Jeśli sądzisz, że widziałeś już wszystko, spójrz jeszcze raz. Film oparty na faktach. I want to encourage those of you out there who may be at the bottom or you may be at the top. I don't care if you're a lion or a gazelle. When the sun come up, you better get to running. So no matter if you're the smartest, no matter if you think you're the dumbest, it is not talent. It is pure effort that's going to take you to the top. So you keep being lazy and see where you're going to go. You keep taking shortcuts and see where you're going. You keep sleeping in and see where you're going to be. You keep dreaming and not putting forth the effort and you're going to see where you're going to be. Success is not greatness. It's not about talent, it's about effort. That if you want a thing bad enough to go out and fight for it, to work day and night for it, to give up your time, your peace, and your sleep for it. Cześć, witajcie. W dniu dzisiejszym ruszam z wami na Podhale. To jest to, co się nie udało zrobić na jesień. Swoją wycieczkę planuję rozpocząć w miejscowości Stryszawa przed Makowem Podhalańskim. Pierwszym podjazdem będzie podjazd na przełęcz Przysłop. Następnie zjadę do Zawoi. Z Zawoi będę kierował się na przełęcz Krowiarki, zjadę do Jabłonek. I z Jabłonek kierunek Czarny Dunajec, Małe Ciche, podjazd na Ząb. Następnie zjadę w rejon Białego Dunajca i z Białego Dunajca słynny podjazd z Tour de Pologne na Gliczarów Górny. No i gdzieś tam przejadę boczkiem w stronę Białki Tatrzańskiej i tam planuję zakończyć swoją wycieczkę. Pogoda przespaniała, słońce 12 stopni aktualnie. Zobaczymy, jak będzie w górach. Także ruszamy, trzymajcie kciuki i do zobaczenia w Stryszawie. Hej! Ponownie ruszyłem ze Stryszawy. Dlaczego stąd? No dlatego, że po drodze będzie do Zawoi jeden fajny podjazd kategorii drugiej na przełęcz Przysłop. Jeszcze rok temu o tej porze bym nie jechał tędy, bo droga była w bardzo fatalnym, opłakanym stanie, ale na koniec roku ją zrobili i jest fajny asfalt, więc grzechem byłoby nie przejechać tą drogą. Ruszamy, 12 stopni. Pogoda zapowiada się super, na razie jest rzeźko. W sumie zabrałem dwa rowery, bo na tej Fudzinie to powiem wam, że tak nie za bardzo górki komfortowo wchodzą. Na specu mam lepsze przełożenie oraz geometria ramy jest na góry bardziej przyjazna. No ale na razie próbuję na tym rowerze, a później zobaczymy, może na ten Gliczarów zmienię rower. No, jest taka możliwość, zobaczymy. Dla wszystkich tych, którzy lubią słuchać, jak ktoś się męczy i sapie, proszę bardzo, 10 sekund dla was. Nie jest najgorzej. Chociaż spodziewam się na podjazdach Festiwalu Czerwonego Pola w strefie tętna, więc próg i wyżej, ale o, lekko. Na razie początek progu.
Na razie sytuacja pod kontrolą. No, dojeżdżam na przysłop i zaraz będzie zjazd. Swego czasu była to najwyższa wioska w Polsce. Nie wiem jak jest obecnie. Przyjemnie się jedzie. Zaraz pokażę wam ośnieżone stoki Babiej Góry. I ciśniemy w stronę przełęczy Krowiarki. Tam będzie długi podjazd. W kategorii pierwszej. W stronie minęliśmy ośrodek narciarski Mosorny Groń. Niezbyt miłe mam wspomnienia z tym ośrodkiem, gdyż 10 lat temu miałem kontuzję na tym stoku. Tak niefortunnie się przewróciłem, że skręciłem kolano. GoProwcy mnie zwozili na dół. No i czasem na zmianę pogody czy przy jakimś przesileniu odczuwam ból w tym kolanie. Zjeżdżam do Jabłonki. A, troszkę się wystudzę. Tętno odpocznie. Nie wiem, czy w ogóle mnie słyszycie, ale mam nadzieję, że tak. Lemontka robi robotę. Aktualnie minąłem Jabłonkę. Jadę w stronę Czarnego Dunajca. Piękna pogoda, piękne widoki. Wszystko na razie ok, zgodnie z planem. W Czarnym Dunajcu, tak jak od kilku miesięcy korek. Także chwilę muszę postać. Pierwsza przerwa techniczna. Czas na posiłek. Tradycyjnie owsianka, banan, rodzynki, daktyle, trochę jogurtu. Trzeba się posilić. Przed nami dwa podjazdy. Kawa też jest. Na razie, hej. Miałem Czarny Dunajec i w stronę Cichego jadę. Widoki coraz piękniejsze.
starczy sił. Musi. Nie ma miejsca. Troszkę zjadł odpoczynku. No i muszę przemyśleć taktykę na ten tyliczar, czy na tym rowerze, czy na specu. Oczywiście na specu będzie łatwiej, ale nie o to chodzi, prawda? Zobaczymy. Zaczynamy podjazd. Gliczar górny. Najwyżej popełnię rowerowe harakiri na tym rowerze. Po raz kolejny na rowerze, pierwszy raz na tym, zaliczyłem na piaseczku upadek, także widzicie, trzeba uważać, nic się nie stało, troszkę pobrudzony jestem, z rowerem wszystko ok, nic tu nie ma, żadnych strat, ja przyjąłem to na siebie. Dobra, wspinamy się do góry,
Zobaczymy, już widzę na zjeździe, że będzie stromiej. Górny dwa razy. Dlaczego dwa razy?
na wjazd, albo po prostu ten wjazd z Turk de Pologne jest inaczej oznaczony. W każdym razie wjeżdżałem tym pierwszym, nie z Turk de Pologne. Zauważyłem ten z Turk de Pologne po lewej stronie, więc jak wyjechałem do Gliczarowa Górnego, zjechałem sobie tamtym zjazdem i wyjechałem, żeby po prostu przejechać ten właśnie odcinek drogi. Faktycznie jest tam, jest troszkę trudniejszy technicznie niż ten, pierwszym, który wjeżdżałem. Wszystko fajnie się odbyło. Co prawda wywróciłem się na rowerze i jest to nagrane. No, przy zawracaniu na piasku wywróciłem się, nie zdążyłem się wypiąć i upadłem. Wszystko poszło tak, jak tak zaplanowałem. Co prawda jestem godzinę w plecy, gdybym miał w ogóle więcej czasu, można byłoby się pokusić o powrót przynajmniej do zawoi na rowerze. Niestety nie mam takiego czasu, nie mam takiej ilości czasu, więc tutaj w Bukowinie, w Białce zakończyłem swoją wycieczkę rowerową. Spakowałem się i wracam do domu. Dzięki za uwagę, że byliście ze mną i do miłego następnego. Cześć. I'll be back.